Dostaliśmy wiadomość, że włamywacz, który, słuchajcie, grasuje na naszym serwerze od 3 dni, chce się z nami spotkać twarzą w twarz. I teraz tak, Elviso, słuchaj, mamy jedną szansę, aby zrobić dobre wrażenie. Wiem, jak stary. Sam zauważyłeś, to nie jest osoba, która chce nam zepsuć cały serwer, która chce zawładnąć naszym serwerem. Raczej to wygląda na osobę, która chce się dogadać. Nie wiemy, czy to jest chłopak, czy dziewczyna. Póki co mamy napisane, że jest to Jul. Kropka, czyli to może być zarówno na przykład Julek, jak i Julita. Stary, nie wiemy tego. Nie Stereo. Wiemy. No i tak czy inaczej, słuchajcie, dostaliśmy informację, że ta osoba chciałaby się z nami spotkać jutro, czyli w sobotę, o 10 rano na, uwaga, cytując, wyspie na morzu w środku wioski. Gościu, to nie jest ani morze, ani wioska, ale no niech będzie. No i teraz tak, będziemy musieli, słuchajcie, przygotować tutaj specjalne miejsce, aby właśnie ta osoba czuła się przy nas komfortowo. Trzeba będzie, słuchajcie, skopać ten beacon, trzeba będzie zebrać dodatkowo różowe bloczki. Znaczy, Elviso, z tego co wiem, to już ma różowe bloczki i chcielibyśmy zrobić jakieś miejsce, takie, no, po prostu posiedzenia. Takie przyjemne może, miejsce. Może mikrodomek, aby właśnie się spotkać, poznać. Dodatkowo ja, słuchajcie, jeszcze chciałbym ogarnąć tutaj jakąś różową, skórzaną zbrojkę, żeby taki prezent podarować. Weźmiemy zaraz ciasta, butelki, słuchajcie, z miodem, bo ogólnie, jeżeli to, słuchajcie, złamywacz i ten ktoś ma, no, nie najgorsze intencje, na zasadzie, że serio, chciałby się z nami tutaj skumplować. To w zasadzie, to dlaczego czemu nie? Mielibyśmy tą osobę wyganiać? Ona nie wygląda, jakby naprawdę chciała nam zaszkodzić. Z takich rzeczy, to oczywiście, słuchajcie, wiemy, że jest to osoba, która w Minecrafcie jest nowa. Raczej ona nie ogarnia i nie chce być nazywana noobem, znaczy nie wiem, czy nie chce, ale napisała nam na zasadzie, że wy pewnie macie mnie za nooba, no ale jak ależ nie mieć, kiedy ta osoba nie ogarnia? Buduje domek naprawdę bardzo, bardzo dziwny, nazywa jacht Agentixa motorówką, albo nazywa to jezioro morzem. Po prostu, wiesz, to jest osoba, która nie ogarnia Minecrafta, ona może nie widziała prawdziwego morza, takiego serio no w Minecrafcie. Jest, stary, wiecie, jakby ja, gdybym był pierwszy raz w Minecrafcie, no nie, kiedy grałem, no to też mógłbym pomyśleć, że tamten jacht to jest motorówka, bo po prostu, no nie znam się na Minecrafcie. Dobra, teraz tak, Elviso, masz tutaj te bloki żelaza, ja w takim razie polecę po ciasta, polecę po jakieś butelki z miodem i spróbuję zrobić jakieś różowe zbrojki. Znaczy, dla nas różowa zbrojka to chyba niekoniecznie, ale dla tej osoby, jeżeli ona tak strasznie lubi kolor różowy, no bo to czemu widać, by nie? Chociażby po tym, że kradła różową wełnę z naszej flagi na wieży bambusowej. Pożyczyła. No to właśnie chyba, no niech będzie, że pożyczyła. No to co? Ja myślę, że z takich właśnie prezentowych rzeczy, no to tak, na pewno, słuchajcie, weźmiemy ze 2 ciasta. Weźmiemy, słuchajcie, tutaj butelki z miodem. To jest na pewno bardzo, bardzo spoko. Dodatkowo mamy, słuchajcie, tutaj, a no takie, patrzcie, normalnie skórzane itemki. A no i wszystko jasne, Elviso powiedział mi, że ma skórę, więc ja zaraz, słuchajcie, tutaj pozbieram te kwiatki, poogarniam, ale wow! Elviso, no teraz ale ty się robi ładnie, gościu. Ale ty, stary, robisz ładnie, naprawdę, kurde. Nie, dziękuję, ej, w takim stylu, że naprawdę tej osobie może się spodobać. Nie wiem, co tutaj robi ten aha, bo to jest po prostu dno. Dobra, będziesz musiał to ogarnąć, popatrz. Ja ci daję w tym momencie, stary, 2 ciasta i daję ci butelki z miodem. Masz tutaj też łóżko, nie wiem, dzięki, może ci dzięki. Się przyda. Zrobię tutaj, wiesz, to crafting table, bo może akurat crafting, stary, się przydać, to niech sobie akurat tutaj stanie. Daj mi, wiesz co, może ja ogarnę różowy barwnik, ty mi daj mam skórę. Nie, okay. Daj mi, stary, skórę, to a ja tutaj ciebie? Właśnie spróbuję zrobić 60, a ty bogaty jesteś, chłopie. No stary. On się powodzi, widzę. Się z galerii handlowej. Powodzi. Dobra, ja będę musiał ogarnąć, słuchajcie, bone meala. Nawet nie wiem w sumie, gdzie teraz bone meala mamy. W takim razie, jeżeli chcemy bone meala, to... O kurde, ty, bo ja elytrę miałem zdjętą. To słuchajcie, musimy polecieć sobie do podniebnej bazy gangu braci. Tej bazy, w której klepaliśmy gang through S&A. Bla, bla, bla. Dobra, Elviso, to tam nic nie słyszałeś. Rozklepaliśmy Agentixa, Elviso, wiecie, jak leszczy. Tam, słuchajcie, będzie na nas czekał bone meal, więc będę musiał oczywiście ogarnąć różowy barwnik. Wiadomo, że czerwony barwnik oraz biały barwnik, raczej prosta sprawa. Dobra, dawaj, podleć tutaj do góry i cio! Ale wysoko jesteśmy, nie? 320 kratek nad ziemią, ej, mega kozacko. Dobra, słuchajcie, 24 barwnika i dodatkowo 10 bone bloków, wydaje mi się, że wystarczy. Oj, nawet chyba trochę za dużo. To może tutaj odłożę do tej skrzyneczki. Mnie się wydaje, że my będziemy tego potrzebować dosłownie właśnie z 23 sztuki, czy tam 26 sztuk. I teraz tak, gdzie my mieliśmy, słuchajcie, te kwiatki? Wydawało mi się, że jeżeli polecimy, słuchajcie, w tamtą stronę, to znajdziemy różne ciekawe kwiatki. A ty przecież, to są kwiatki, no te, takie, wiecie, róże, no nie, czerwone, wiecie, te takie duże, to my je mamy na milionowicach, no nie, to my je sobie weźmiemy i one będą git. Ja tylko szybko wam jeszcze przypomnę o sklepie www.abra, i ty, pierwszy link w opisie, kozackie bluzy, koszulki, kubeczki, słuchajcie, nowy, fajny, takie, patrz, możesz sobie ciepłą herbatkę w zimę wypić, a w lato jakąś zimną lemoniatkę, czemu by nie, wpadaj i zamawiaj www.abra, i ty. Dobra, ej, wiecie co, ja sobie tutaj właśnie te kwiatki chciałem ogarnąć, stąd fantastycznie, słuchajcie, ideal wylądował, jak Adam Małysz. Dobra, ej, czekaj.
czekajcie, bierzemy teraz w takim razie to, to sobie przerabiam. No i cyk, będzie idealnie barwnik, słuchajcie, taki jakiego potrzebujemy. 16? No, w sumie dużo. Niech będzie, no niech będzie. To mogę jeszcze, słuchajcie, z tego bone meala dorobić więcej kwiatków, żeby po prostu było. Elvison będzie mógł ich użyć oczywiście, aby zbudować jakby to ładne miejsce do spotkania. I powiem wam, no stresuję się, naprawdę się stresuję. Nie wiem, czy to jest chłop czy baba. Serio, to może być zarówno Julek, jak i Julia. Tak naprawdę nie wiemy, jasne. To jest wszystko okraszone różowymi kolorami, więc to się kojarzy z dziewczyną. Ale do ostatniej chwili, dopóki nie zobaczymy tej osoby, dopóki z nią nie porozmawiamy, to nie możemy wiedzieć tak naprawdę. Ja też mogę lubić różowy, dlaczego by nie? Lewuznia. Mam dla ciebie nic. A, ty nic nie zrobiłeś. Nic w prezencie? Nie, nic nie zrobiłeś, Elviso, naprawdę? O, no jaka mówię. Podłoga, chłopce strzelił podłogę. Poka, no jak, ładnie wygląda, ale nie? Sztus, ale fajne. I tu jeszcze można się napić miodem. Ej, wiesz co, ja wezmę jedną butelkę z miodem i będę chciał zobaczyć, ile ona daje tutaj w ogóle. Tak, 3,5 złota będzie. Ej, ale zadaszyć można, albo wiesz co, nie zadaszyć, jakieś miejsca do siedzenia, czy co. Stary, nie wiem, rób, a ja zrobię już tutaj zbrojkę, co? Ja zrobię, stary, tutaj zbrojkę. Ale całą zbrojkę różową tej osobie robimy, czy jak? Całą. Bo już, ja nie wiem, czy ta osoba ma zbroję. Powiem tylko tyle, widziałem itemki normalnie w skrzynkach i tam między innymi były drewniane kill-offy. Tam chyba była kamienna motyka, tam był też kamienny kill-off. Nie widziałem żadnych elementów zbrojek. I teraz uwaga, to zajmowało. Nie zrobić. Tam było żelazo. I były też rudy żelaza. No. I nie były nawet przetopione. A żartujesz. Ten gość nie umiał wykopać diaksów. Żartujesz. Nie przetopił żelaza. Żartujesz. Nie, stary, nie żartuję. Gościu. Nie żartuję, stary. Naprawdę, nie żartuję. Ej, to co, to my mamy być zwróceni głową twarzą do siebie, stary. Jakoś tak to musi wyglądać. Dobra, rób tam dalej. Ja w takim razie tutaj koloruję zbrojkę. Będzie tak, tutaj różowe. Tutaj będzie ciach różowe. Tutaj będzie ciach różowe. I tutaj też zrobimy kask ciach różowy. Dobra, patrz, jak ja to założę. Powiedz mi, fajnie wyglądam, stary? Fajnie wyglądam? Powiedz mi. Wyglądasz bardzo aberkowo. Ej, a gdyby to jeszcze zenchantować, żeby to się delikatnie świeciło, czy nie? Wiesz co? Czy to nie czemu będzie już nie? To nie będzie za bardzo pro? Wiesz, to już nie, to już będzie takie, a czemu twoja zbrojka się świeci może nawet, więc o, lepiej nie ryzykować. No nie, to ja bym chyba nie ryzykował. Dobra, serio? Ej, to w takim razie tą zbrojkę, wiesz co? Ja bym tutaj chyba położył. Czekaj, to sobie przeniesiemy w takim razie te butelki na razie tutaj i tutaj patrzcie, postawimy sobie ciach, zrobimy sobie właśnie w ten sposób. Gościu, no to jest prezent jak ta lala. Ej, ale szczerze, naprawdę Bajeransko. Fajnie to wygląda. Tylko jeszcze trzeba to doświetlić. Jeżeli mielibyśmy tutaj zostać do nocy, to na pewno mogą być jakieś moby, które nie będą nam sprzyjać, więc na pewno bym to stary w jakiś sposób ładny doświadczył. Zaraz tutaj przyniosę coś, małe co nieco. Dobra, słuchajcie, jakieś lampy powinienem tutaj mieć. Niestety różowych nie ma, ale niebieskie gdzieś tutaj będą. Mamy, słuchajcie, pochodnie. Tutaj niestety nie mamy. Tutaj jest łańcuch. Ej, na łańcuchu można w sumie jakąś lampkę tutaj postawić. Dywanik, tutaj jest jeszcze ciasto. No słuchajcie, jakieś takie podstawowe rzeczy. O, mleko, można by mleko. Ale nie, bo kurde, potem jeszcze ten gość będzie cały czas to pił. Ej, papuzie Juzie, widzieliście tu włamywacza? Nie widzieliście? Ale co? Że ziup. Nie? No dobra, no to git. Weźmiemy jeszcze sobie tutaj, słuchajcie, kilka shroomlightów. One są całkiem ładnie. Weźmiemy sobie tutaj jeszcze te azalie. Dobra, i myślę, że nam wystarczy. Raczej jak to wszystko już teraz doświetlimy, to będzie, słuchajcie, picobello. Naprawdę będzie fantastycznie. Wiecie, ta osoba myśli, że to wszystko jest wybudowane przez villagerów. Znaczy... No to jakiś żart. Nie wie, że to się nazywają villagerowie, tylko mówi, że to są brązowe stworki, co robią. No ale jakby wiesz, o co chodzi, no trochę beczka. No jest trochę beczka. Dobra, no to teraz tak, wiesz co, trzeba będzie to na pewno doświetlić. Ja mam tutaj pomysł, że mamy tutaj stary... Aha, tutaj w ten sposób. Dobra, nie, to czekaj, bo tu jest trochę mało miejsca. No to można by stary wywalić to. Damy łańcuch i na łańcuch damy stary patrz. I lampeczkę. O, ale sztos. Ej, nie okay, mam lampy, stary. Pro. Nie mam, ale jest git. Mam za to stary shroomlighty. Mogą się przydać. Patrz, tutaj mogłoby akurat troszeczkę oświetlić, więc ja wezmę sobie też shroomlighty tutaj. No wyglądają spoczko, niech będą, no. Te właśnie włożyć. Ej, trochę niesymetrycznie, ale kogo to interesuje. Dobra. Tak naprawdę. Ej, jest tak różowo, stary, jest tak ładnie, no, że totalnie jakby... w stylu tej osoby, totalnie. Jakby nie wyobrażam sobie sytuacji, że tej osobie mogłoby się tutaj nie spodobać. Nie ma opcji. Jakby, nie wiem, naprawdę, co mogłoby pójść nie tak, żeby tej osobie się to... A, jeszcze mam te azalie, słuchajcie, mam. No to one też są jakby ale kurde, tutaj nie ma już miejsca w sumie na to. To co po niektórych miejscach, słuchajcie, bym tutaj to wywalił i właśnie taki krzaczek azali postawił. Okej, na przykład tutaj można też postawić. Dobra, spoczko wygląda chyba całkiem git. Dobra, damy sobie jeszcze jedną azalię, słuchajcie, w tym oto miejscu. No i chyba skończone, gościu. Stary, ale altanka wyszła. Moim zdaniem to jest idealne miejsce na zasadzie, że cześć, ja jestem Abra.
Cześć, ja jestem Jul. Nie wiem, Julek. Siema, tam, jestem Jul. Jak się masz, bro? Wiesz, i sobie gadacie, nie? I sobie tutaj podchodzisz. No pewnie. No słuchaj, bo ja. No, znaczy zakładam, że to jest teraz dziewczyna, tak? Jakby wiesz. Albo może. Ja to... też zakładam. Bo ja w sumie to jestem facet, ale bardzo lubię różowy, nie? No ale dobra, załóżmy, że to jest dziewczyna, no to wiesz. No bo ja się tutaj, wiesz, no chciałam zagościć, ale po prostu te stworki tutaj mnie tak atakują. No i teraz tak, i stary, wyobraź sobie, że ty jesteś tą osobą, jesteś taki zmieszany, no nie? I boisz się. To czy taka altanka nie jakby, no nie dałaby ci trochę odwagi? Jest idealnym serio, bo na wyspie jest, nie ma żadnych właśnie zielonych stworków. Stary, moim zdaniem mówi. Naprawdę serio. Takie coś tylko bardzo jakby fajnie. Podbuduje morale tej osoby, że ona sobie pomyśli, tak. Wow, ale super chłopaki tutaj, fajnie wam się żyje. I w ogóle, stary, to, że w ogóle są te kwiatki, to jest tak inkognito, tak prywatnie. To jest tak dużo. Nie? Ej, naprawdę moim zdaniem, słuchajcie, jeżeli coś takiego nie zadziała na tą osobę i ona nie będzie chciała z nami mieszkać, to będzie mega, ale to mega lipa, no bo spójrzcie na to. Elwiso chciałby tam mieszkać, ja bym tam chciał, znaczy to nie ma być domek, ale wiecie, bardziej na spotkanie. W każdym razie, słuchajcie, jutro o 10 jest wielkie spotkanie, więc o 10.15 pewnie wstawię taki odcinek. Subskrybujcie kanał, najlepiej dzwoneczkiem i wpadajcie na sklep www.abra.ty. Pierwszy link w opisie, kozackie bluzy, koszulki, kubeczki, no mnóstwo fajnych rzeczy. I widzimy się jutro na wielkim spotkaniu. Dobrego dzieneczka, eleczko i pół!